Skończyłem pan kawka. Ja dzisiaj jestem niestety, ale samiutki, a dzisiaj oglądamy Brawl TV! To jest, jak widzicie po tytule, to jest pierwsza część, czyli jeszcze kiedyś sobie obejrzymy Brawl TV. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest Brawl TV, Brawl TV, jak wejdziemy sobie tutaj w... No w tą zakładkę tutaj w prawym górnym rogu, tutaj mamy Brawl TV. Brawl TV to jest oglądanie topowych graczy, które są na topie, jak oni walczą. No to oglądamy. Dzisiaj obejrzymy sobie, tak mam w planach, 8 walk. No to ruszamy. Pierwsza walka z 8. Jakby co, druga część będzie przy 20. Druga część Brawl TV będzie przy 20 filmiku. A trzecia część będzie przy gdzieś podejrze 28, tak myślę. No i tak. Ojojoj, tutaj się dzieje naprawdę dużo. Niebieska drużyna jednak ma odliczanie, ale co tu się dzieje? Ojojoj, przeważają. Jednak czerwona drużyna wygrywa, ale nie! Pan naprawdę pomogła swojej drużynie. Ojojoj, i czerwona drużyna wygrywa. Niebieska się nie poddaje i mocno szarżuje na nich. I mocno, ale to bardzo mocno szarżuje na nich. No niestety prawie się udało, ale przegrali niebiescy. Ta walka się nie liczy, ponieważ była dosyć krótka, więc nadal mamy 8 do obejrzenia, dobra? Dobra, no to startujemy. Tutaj się dzieje, no to po prostu można ocenić innym słowem. Chaos, chaos, chaos. A to są trzy słowa, ale tak można to ocenić. Buta był tutaj poko. Z Piperką, on jest widocznie w drużynie. Barley i Dynamite, kuzyni atakują Bibi i Shellkę. Bibi tutaj Bibi zostaje zabita przez Bu. Ojojoj, a Barley prawie rzucił Shellkę właściwie. A Dynamite też tam rzuca w nią dynamitem z Barleyem. Ich tutaj jest z Shellką, widocznie. Okej, okay, mamy już w ogóle trzy drużyny. Mamy już tak, Bibi i Shellka, Tiki i Shellka, to już są dwie drużyny, Boo i Piper i Dynamite i Barley. Dobra, czyli już znamy wszystkie drużyny. Ojoj, Barley zginął, Dynamite ma dosyć duże szanse, ale ma przewagę nad Boo. No już teraz nie ma przewagi, ponieważ Barley, Tick i Dynamite mają przewagę pod tym względem, że oni po prostu mogą przerzucać rzeczy przez ściany i to im daje dosyć dużą przewagę. No ale niestety, no Dynamite się dał Boo łatwo dosyć zabić. Mamy wielkie starcie, to jest Tick. Ojo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 j
Właśnie. Ma najmniej życia w grze. Okej, okay, no to pierwsza walka już jest. Oglądamy teraz drugą. Mam tutaj sajfy. Napady, tak można też powiedzieć. Nie wiem, dlaczego w ogóle jest sens wybierać Colta do napadu. Co prawda mam duży atak, ale raczej, ale bardziej to tak bardziej w Dynamike'a, Barley'a lub Bulla. Bo Bull zadaje bardzo duże obrażenia na blisko. Barley, no i ten drugi Barley przerzucają rzeczy przez ściany i Dynamike też. I jeszcze ten. A Tika nie polecam, ponieważ Tik ma bardzo mało życia. Okej, druga rozgrywka już jest. Okej, jeszcze nam 6 zostało do obejrzenia. No to
patrzymy. Dynamite tutaj w Riku mocno nawala. Drużyny są takie. El Primo, Bull i Dynamite kontra Barley, Rico i Bull. Zobaczymy, kto wygra. No nie widzę. Żeby ktokolwiek to wygrywa na razie, ponieważ no czerwoni na razie przegrywają. Dobra, no to patrzymy. Dalej tutaj. Tutaj mogę powiedzieć, o, Bull teraz bardzo dobrze zrobił, bo zrobił też przejście swojej drużynie. Dla El Primo, który prawie się nie może zbliżyć do sejfu. O Jezu, Dynamite zginął. Klonowy Barley tutaj rzuca w nich. O, dobrze też to zrobił, dobrze też to rozegrał, dosyć dobrze to też rozegrał. A nawet bardzo dobrze, ponieważ... Co? Udało im się wyrównać. No, dokładnie im się udało wyrównać. Ale to dokładnie, ale tak dokładnie bardzo. Po prostu procentami im się to udało wyrównać. To co oni robili przez kilka dni, to oni w ogóle zrobili w kilka sekund. No ale z tego już tak łatwo nie wykaraskają. Już na hita. No niestety. Czerwona drużyna przegrała, niebieska wygrała. Jeszcze 5 rozgrywek. Zobaczymy. Czwarta rozgrywka już jest. O, mamy tutaj showdown duo. Okej, to my lepiej sobie tak przyłączymy na sterowanie. Albo lepiej weźmy automatycznie, bo aż takie lagi nie są wielkie, chociaż i tak są. Okej. Ispy, dobra, mam tej drużyny, dwie szelki. Rico walczy ze ścianą, no. Jezu. Tutaj się tyle dzieje, że ja nie mogę komentować. Co tu się, o Jezu, szelka jest na hita, prawie na hita była. Oj, Dynamite zmarnował swój super, a Rico chyba próbuje tamtą szelkę dobić z drugą szelką. Już nie kumam w ogóle, kto z kim jest. Okej, no się... Nadal jest 5 drużyn i nadal wszyscy walczą bardzo na cięcie. Ojo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 j
O nie. Co tu się dzieje? Oj, myślałam, że pierwsza drużyna zginęła. Ale najwidoczniej nie, jeszcze nie zginęła. O, teraz jedna drużyna zginęła. Jak Dajna skokiem pomaga tym Dajna Majkom. Po prostu wy to widzieliście? Była ściana, on miał Dajna skok. A tam był dym, do niego dochodził i po prostu sobie przeskoczył. No właśnie to, ale tym razem to źle użył. Nadal mamy cztery drużyny, bo Dajna Majk miał farta. Riko tutaj ze Szelką walczą. Mamy trzy drużyny. Ojej, tutaj ktoś jest na hita. No i widać wyniki tego wszystkiego. Dynamite. Cztery walki jeszcze do obejrzenia. Teraz piąta walka. Czy teraz? Mamy napad. Okej, mamy napad i co tutaj się dzieje? Wszyscy walczą i rozwalają safe. No niebiescy naprawdę dojeżdżają na razie, czerwoni naprawdę dojeżdżają niebieskich teraz. Ej, no co? Dobra, teraz szósta rozgrywka będzie.
Szósta rozgrywka. Znowu mamy ten napad. Co oni z tym napadem dzisiaj? O nie, o Jezu, o, okej. Rico, ej no! Jak ten Rico i El Primo przecież wyglądają prawie tak samo w tych skinach. A Rico tam nadal zabiera niebieskie drużynie. Oj, 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 Rosa teraz wkraka i wkracza i... No i koniec. No i pan Paweł. No i pan Paweł. Jezu, ile oni mają procent, czy wy to widzicie? O! Jakie zagranie! Jakie zagranie! Dobra, jeszcze jeden pojedynek. Ostatni teraz jest. Okej, ostatni pojedynek na dzisiaj. Okej, mamy Szelkę, Bu... O, zostało... Teraz mamy Solo, to fajnie, Solo w końcu jest. O, dwie Szelki się spotkały, rozbójniczki do tego. Ile tych Szelek rozbójniczek i ile tych Dynamite'ów tutaj jest i ile Mortisów. Dobra, co mi tam, nie będę się szczepiał. Ej, no ile tych Szelek? Sześć Szelek chyba jest na mapie, albo pięć. Nadal jest 10 nadmiarzy. Rico zmarnował coś, bu, Szelki się na siebie walą, Szelka jest jedna na hita, druga Szelka walnęła Szelkę, która walczyła przed chwilą z Szelką. Dobra, co ja gadam? Bu walczy z Szelką, a Szelka ucieka do drugiej Szelki i Szelka zabiła Szelkę. A nie, Szelka nie zabiła Szelki, ale Szelka zabiła Bu. Dynamite wkracza do akcji i rzuca TNT w krzaki. No Jezu, no nie! I dlatego Szelka to jedna z najlepszych postaci na showdowna. O Jezu, co to było? Nawzajem po prostu, nawzajem. Okej, zostało 7 zadymiarzy. O, Rico tutaj dojeżdża Szelkę, ale Mortis tutaj ma chyba sojusz z tym Rico. Ale no Mortis mógł teraz naprawdę... No wiecie, o co mi chodziło, mógł po prostu dojechać Rico. Ale właściwie nie miał po co, a nie, miał po co, by został wyżej. Okej. Ale właściwie Rico był na hita, więc nie wiem dlaczego Mortis z tego nie skorzystał. Albo był dobrym sojusznikiem, albo miał jakąś przerwę na obiad i po prostu się nie skapnął nawet. No a tak samo jak teraz się nie skapnął. Mamy 5 zadymiarzy, cała trójka... Czterech. Igrzyska śmierci, proszę państwa. Jeden Mortis dostał. Jeden Mortis, ale ucieka. Nie no, trzy Szelki zostało. No wiedziałem po prostu, jaki będzie półfinał. Jak się Nie, nie. O, jeszcze raz zdaję po prostu. Ta jedna porobiła tą drugą, a... A trzecia skończyła. Jeden się bije z drugim, a trzeci korzysta. Wiecie co? Obejrzyjmy sobie jeszcze jeszcze dwie bitwy, dobra? O, akurat fajnie jest showdown. Obejrzyjmy sobie go. Mamy Szelkę tutaj z Crowem. I tutaj mamy za to Bu. Nie wiadomo z kim on jest. Bu z Szelką tutaj jest. Idę inny Bu jest z inną Szelką. Inna Szelka jest z innym Coltem, a inna jeszcze Szelka jest z innym Rico. Nie znam jeszcze chyba tylko jednej drużyny, albo dwóch. Oj, Jezus Maria! Ale mi się ziewa dzisiaj. Co tu się dzieje za klepa? O Jezu! O! Za... Nawzajem się zaminowali. Ale już Szelka tutaj ma supera i może go wykorzystać. O Jezu, ale ich porobiła nieźle. Okej, mamy nadal 5 drużyn jakimś cudem. Ciągle w miny włażą, ciągle. O, kidołki. O Jezus Maria.
Okej. Ludzie, pod koniec filmu małe info będzie. Okej, ludzie, pod koniec... O, zginęli jako czwarci. Dobra, ludzie, wychodzimy z Brawl TV teraz. Wychodzić! Chcę wychodzić! O, teraz wyjście. Ludzie, po tym filmie założę klan pod nazwą Niebieskie Psy. I dołączajcie do niego, dobra? Znaczek to prawdopodobnie będzie niebieska błyskawica, więc dołączajcie. Mam nadzieję, że wam ten odcinek się spodobał. Do zobaczenia i cześć!